Anna Wojtysiak, witam Państwa. Gościem programu Jak Kobieta z Kobietą jest dzisiaj Joanna Lazar, podinspektor, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Witam bardzo serdecznie. Witam bardzo. Dzień dobry. Oczywiście gościmy tak jak zwykle w kawiarni Słodko-Gorzki w Częstochowie. Pani Asiu, tak na co dzień zwykle widzimy Panią w mundurze, więc dzisiaj zupełnie ciekawa, oryginalna okazja, żeby zobaczyć Panią inaczej niż zwykle. Jaką jest Pani kobietą? Poza pracą, kiedy Pani ściąga mundur, odkłada obowiązki zawodowe na bok, to jaka jest Joanna Lazar? Ja myślę, że tak jak każda z nas, każda kobieta, jak przychodzę do domu, zajmuję się domem, myślę o rodzinie, mam swoje pasje, które staram się realizować, mam swoje zainteresowania, grupę swoich przyjaciół, która nie jest związana ze środowiskiem policyjnym, a z tą grupą przyjaciół najbardziej lubię spędzać czas. Po pracy staram się nie rozmawiać o pracy, no z uwagi na to, jaką funkcję wykonuję, no jest to czasami bardzo trudne, ale jestem tak jak każda częstochowianka, dom, rodzina, pasja, zainteresowanie. A charakter? Może tak trochę poznałem Panią z charakteru. Jaką jest Pani osobą? Jaką jestem osobą? Jestem... Tak najtrudniej podobno mówić o sobie, no, ale spróbujmy. Dokładnie tak, dokładnie tutaj idąc tak sobie pomyślałam, że to będzie chyba najtrudniejszy mój występ, bo mówiąc o jakichś zdarzeniach, człowiek troszeczkę inaczej relacjonuje pewne rzeczy z boku, natomiast najgorzej właśnie mówić o sobie. Tak sobie pomyślałam, no co ja powiem o sobie i jaką jestem osobą? Myślę, że jestem wesołą osobą, że... staram się cieszyć życiem, łapać z niego te najlepsze takie momenty. Jestem osobą, która, to co już podkreślam, ma swoje pasje, zainteresowania i tak staram się spędzać czas. Jest Pani taką kobietą, która nie boi się życia? Nie boi się wyzwań? Nie boi się wyzwań, nie boi się życia. Właśnie trudne sprawy mnie, jak to się mówi, napędzają, nakręcają. Nie stresują, tylko wręcz przeciwnie, jest mobilizacja. Czasami jak są trudne sprawy w pracy, powodują, że mam wrażenie, że zaczynam pracować bardziej intensywnie, więcej myśleć i te sytuacje takie bardzo stresujące, nawet stresujące występy często w takich interwencyjnych programach, no, powodują duży wysiłek intelektualny i po tym takie duże zmęczenie, ale to jest to, co lubię chyba najbardziej. Jeśli chodzi o pracę, nie boję się wyzwań, nie boję się podróży, nie boję się samotnych podróży, nie boję się w zasadzie jakby tak pomyśleć, czego się boję. To było takie rzeczy, znalazłabym bardzo niewiele. Może to też związane jest z tym, że 20 prawie 4 lata pracuję w policji, a więc dużo rzeczy widziałam, dużo o wielu sprawach czytałam, o rzeczach, które mogą się zdarzyć Musi być Pani po prostu silna psychicznie, na pewno. Ogromem ludzkiego nieszczęścia i cierpienia. W tej chwili jestem rzecznikiem, ale pracowałam wcześniej w pionie kryminalnym i to naprawdę była bardzo ciężka praca, która wymagała od kobiety, która jest często, moim zdaniem, bardziej wrażliwa na krzywdę ludzką i wymagała od kobiety no, dużego takiego dystansu do tej sprawy, jednocześnie pogodzenia pracy z tą wrażliwością, która jest naturą każdej kobiety. To w związku z tym praca kobiety. Właśnie w policji jest dla kobiet? Jak to jest? No bo mówi się, że coraz więcej tych kobiet pojawia się w policji, ale czy to faktycznie jest praca dla nas? Ja myślę, że trzeba mieć do tego predyspozycję. My tak naprawdę nie wiemy. Ja nie przyszłam do policji dlatego, że ta praca mi się bardzo podobała. To było jakieś moje marzenie wielkie. Tak naprawdę nie myślę, marzyła Pani o tym, żeby być policjantką? Nie, nie marzyłam. Nie marzyłam. Policjantką to skąd ten pomysł? Policjantką zostałam tak naprawdę z wyboru, dlatego że była to na pewnym etapie mojego życia najlepsza propozycja.
propozycja pracy, propozycja tutaj finansowa. To były lata, początek lat 90. Policja oferowała bardzo dobre warunki, przede wszystkim finansowe, dla osób po studiach, bo zachęcając na przykład prawników do przejścia do policji, oferując jednocześnie dość wysokie stanowiska. Także to była bardzo dobrze opłacana praca. No później życie to troszeczkę oczywiście zweryfikowało, jak zawsze. Później zaczęłam dostrzegać to, jak ta praca może być ciekawa, bo z całą pewnością trzeba to podkreślić, że myślę, że to jest jedno z najciekawszych zajęć. Jeśli nie najciekawsze. Tak, o ile nie najciekawsze. Jeżeli pod warunkiem oczywiście nie spędza się tej służby tylko w jednym pionie. Ja przeszłam przez pion kryminalny, pion ruchu drogowego. Czyli tak naprawdę poznała Pani blaski i cienie tego zawodu. Wszystko można powiedzieć. Dokładnie. Trzeba też powiedzieć, że kobiecie jest troszeczkę, moim zdaniem, trudniej. A to mimo czego? Wszystko. Dlatego, że jest to zawód zdominowany głównie przez mężczyzn. Większość mężczyzn zajmuje stanowiska kierownicze. Oczywiście są kobiety, które piastują bardzo wysokie stanowiska od komendanta wojewódzkiego. Jest ich niewiele, dlatego że nas jest tylko tak naprawdę około 10% wszystkich kobiet. Mówię tu o garnizonie częstochowskim. To ja jeszcze w takim razie posłużę się tutaj ankietą, która została jakiś czas temu przeprowadzona. To ona jest troszeczkę zaskakująca, bo polscy funkcjonariusze policji uważają, że właściwie 77%, czyli bardzo spora liczba, uważa, że w policji służy zbyt wiele kobiet i że tak naprawdę te kobiety nie radzą sobie w takich sytuacjach, które wymagają na przykład użycia siły, są zbyt delikatne i na przykład boją się konfrontacji, więc jakby też panowie Wam trochę nie sprzyjają. Ja myślę, że to jest opinia panów, które stanowią większość. To jest aż 77%, więc to jest niemała liczba. No, panowie nie wszyscy chcą, mówię tu o funkcjonariuszach, wyjeżdżać do służby z policjantką, właśnie obawiając się, że gdy dojdzie do sytuacji takiej, gdzie trzeba będzie zareagować. Pojawiają się też anonimy nawet, które mówią o tym, że nie chcą, żeby kobieta brała udział w jakiejś interwencji. Ja spotkałam się z wieloma naprawdę policjantkami, które radziły sobie w służbie dużo lepiej niż policjanci, a szczególnie ci nowoprzyjęci policjanci. To 77% w takim razie. Skąd takie opinie, skąd to się bierze, jak Pani uważa? Bo to na przykład kobiety są jednak właśnie zagrożeniem? Myślę, że jakąś konkurencją pewnego rodzaju? Kobiety myślę, że są w pewnym sensie jakimś tam zagrożeniem. Chodzi o kwestie związane z, musiałabym to powiedzieć, z błyskotliwością, z wykształceniem, też, czego boją się panowie. Ja myślę, że taki jest stereotyp, że jest kobieta w służbie, a więc kobieta to po jakimś czasie będzie chciała urodzić dziecko, przejdzie sobie na będzie tylko problemem generalnie. Będzie tylko problemem, a to tak do końca nie jest. Naprawdę znam wiele policjantek, które radzą sobie zdecydowanie lepiej od policjantów. Wszystko jest kwestią charakteru, predyspozycji. Dlaczego taka ocena? Są też lepiej wykształcone, bo w policji pracuje około 12% kobiet i prawie 70% z nich ma wyższe wykształcenie. W przypadku mężczyzn 36%, więc kobiety są zdecydowanie biją mężczyzn na głowę. Wykształcone, a w dodatku myślę, że dodają takiego, co też jest taką istotną, myślę, rzeczą, dodają takiego uroku w tej pracy, bowiem często na przykład jak widzimy policjantkę z ruchu drogowego, jak sami kierowcy, którzy na przykład łamią prawo, widzą policjantkę, no troszeczkę powiedzmy te nerwy, taka sytuacja napięta, łagodnie, jest złagodzona, jest złagodzona. Ale co, kobiety delikatniej tak traktują? Nie. Spotkałam się z opiniami, że jak już kobieta policjantka, to nie ugięta. Niestety nic. Mówiła Pani o tych predyspozycjach, tak, na początku naszej rozmowy. To jakie muszą być te predyspozycje do tego zawodu, jeśli chodzi o kobietę?
jakie predyspozycje, no na początek, później myślę, że jest kwestia wyboru do jakiego działu, do jakiego pionu chcielibyśmy sobie robić, kobieta, tak? To tak naprawdę nikt z nas nie wie, mówię tu o policjantach przychodząc, że o, ja to bym chciał od razu na przykład zostać technikiem, albo mało jest takich osób, które od razu się deklarują, że to na przykład o, policja konna. Później życie to weryfikuje i tak naprawdę po tych szkoleniach wszystkich, po tych pierwszych służbach, gdzie jest możliwość wyboru sobie pionu, decydujemy się na wybór określonego pionu. Jakie trzeba mieć predyspozycje? No przede wszystkim ja myślę, że bardzo ważną rzeczą jest tutaj to, że to nie jest praca, to jest służba. A więc, czyli cały czas trzeba mieć tego świadomość, tak, że... Musimy wiedzieć, że służymy wszystkim, służymy mieszkańcom Częstochowy. To nie jest praca, pracujemy... Policjantem w zasadzie się jest cały czas, nawet po służbie... I w przypadku kobiet jest to trudniejsze, tak, po prostu, do pogodzenia. Dokładnie tak, więc ta wiedza jest bardzo istotna, żeby do służby nie pociągała tylko to, że to jest dobra praca i że stabilna praca, która ma... Dobry zarobek, tak, i tak dobry dalej. Zarobek, bo później życie może bardzo okrutnie to zweryfikować. Okaże się, że osoba taka no, jest na przykład za wrażliwa, jest zbyt delikatna do podejmowania. No właśnie, to jeśli już mówimy o tej delikatności, tak, i wrażliwości, to mówiła Pani, że pracowała w pionie kryminalnym dawno temu. Z jakimi najtrudniejszymi sytuacjami musiała Pani się zmierzyć? Jakim sytuacjom musiała Pani stawić czoła? Najtrudniejsze sytuacje dla mnie to jest oczywiście śmierć i śmierć dziecka. I z takimi sytuacjami miałam do czynienia pracując w jednym przypadku właśnie w wydziale kryminalnym, a i w drugim przypadku w wydziale ruchu drogowego, bo również obsługiwałam wypadki drogowe i zakładałam tak zawsze, prosiłam nawet moich kolegów, ale nigdy nie chcę jechać na wypadek z małym dzieckiem. No niestety los jest okrutny i tak się stało, że wyjechałam do obsługi tego zdarzenia i był to chłopczyk w wieku mojej córki i chyba to najbardziej mi tak utkwiło. I to dla kobiety chyba też jest szczególnie trudne, kiedy patrzy bardzo się na śmierć trudne dziecka. To jest, patrzy się na śmierć, wykonuje się czynności, trzeba zrobić oględziny, to nie jest, to jest praca, która wymaga no, ogromnej takiej odporności, determinacji, bowiem nie patrzymy tylko i wyłącznie na zwłoki, ale wykonujemy czynności, wykonujemy oględziny. Więc, czyli trzeba dodatkowo zachować ten profesjonalizm. Dokładnie. A w przypadku, byłam wtedy początkującą policjantką, młodą, dlatego te sytuacje no, utkwiły mi w pamięci bardzo. Aczkolwiek no, wiele innych rzeczy jest, o których pamiętam, wracam, staram się oddzielać pracę. No właśnie, jak sobie poradzić z emocjami, tak? No bo no, śmierć, trudno, z którą się obcuje praktycznie trudno na co dzień i jak później uporządkować swoje życie, żeby umieć to rozdzielić? Czasami z czasem, tak jak w moim przypadku po tych 20 paru latach, jest to troszeczkę łatwiej, ale wiele jest dni takich, gdzie przenoszę pewne problemy, zdarzenia do domu. Może dlatego też, że rozmawiam z dziennikarzami, o tym relacjonuję te rzeczy, prawda? Natomiast bardzo trudno oddzielić swoje emocje od krzywdy, od tego, co dzieje się w innych domach, od tego, z czym się zetknęłam w pracy. To są naprawdę trudne rzeczy. Czasami wydaje mi się, że prawie niewykonalne do tego, aby po prostu przyjść, zamknąć drzwi, zapomnieć, ugotować obiad następnego dnia. Tak się nie da. Czyli praca, której po prostu trzeba się poświęcić w 100% i oddać. Dokładnie tak. Służba. Służba. W przypadku policjantów, czy z Wydziału Kryminalnego, czy z Ruchu Drogowego, służba na zmiany, w przypadku również służb logistycznych, tak jak moja służba, 24-godzinna, telefon, różne zdarzenia, czasami które niosą również, bo mówimy tu o takich smutnych rzeczach, ale takie, które niosą taką dozę humoru, uśmiechu. No to właśnie to porozmawiamy o tych rzeczach w takim razie wesołych, optymistycznych. Coś ciekawego, radosnego zdarza się w tej pracy? Zdarzają są takie sytuacje? Mówię,
mówię, że no nie ma rzeczy, która by mnie nie zaskoczyła już, prawda, w tej pracy, a tu się okazuje, że jednak jest jakieś zdarzenie, no, które powoduje, ja wiem, że to jest jakaś krzywda czyjaś, ale jeżeli wiąże się z czymś, co jest, do tego zdarzenia dochodzi na skutek jakichś śmiesznych sytuacji, to ciężko jest czasami opanować... No to jakie były takie sytuacje, może pani... Uśmiech, no... przytoczy. A w tej chwili nie pamiętam tego, ale to są to różne metody przede wszystkim oszust. Taki, gdzie no właśnie, przestępcy, oszuści tak, bywają oszuści, pomysłowi bardzo. Gdzie wydaje się, że to jest niemożliwe, że ktoś na takie rzeczy może się nabrać, a tu okazuje się, że tak, oczywiście. I są takie rzeczy, które powodują to, że się uśmiecham sama do siebie. Są też rzeczy, które są dla mnie bardzo miłe, jak na telefon oficera dyżurnego dzwonią osoby, starsze osoby, które na przykład mówią, a proszę zadzwonić do pani Lazar, ponieważ ona, strasznie mi się źle śniło i tam na pewno coś u pani Lazar się stało, więc budza to duży uśmiech, jeżeli przychodzę do pracy i moi koledzy pytają się, czy wszystko jest okej, czy na pewno, bo tu taka starsza pani dzwoni, ona się bardzo martwiła, prawda. Także różne takie przejawy sympatii, które powodują, że no, jest pani uśmiecham znana, się szeroko. Widzą tak. W całej Polsce, bo występuje pani przecież w różnych programach, nie tylko tu w Częstochowie. Częstochowa jest bardzo dużym miastem, także... I też gdzieś istnieje medialnie, dzięki różnym sytuacjom, które się tu tak zdarzają. Dokładnie tak. No, współpracuję z wieloma stacjami telewizyjnymi z całej Polski. No dobrze, ale zostawmy na chwileczkę pracę, bo jeszcze w tym programie chcemy panią pokazać z nieco innej strony. Pani bardzo lubi podróżować i o tym chciałabym też porozmawiać. Gdzie pani najchętniej podróżuje? Jakie pani ostatnio zakątki ciekawe odwiedziła? Ja najchętniej podróżuję do Włoch, bo moją wielką pasją są Włochy. Przyznam się do tego, że uczę się kolejny rok języka włoskiego. To jest moje takie duże zainteresowanie, mój konik. Staram się czytać książki już w tym języku. No i przygotowuję sobie każdego roku jakieś wyprawy do... A to znaczy, że przymierza się pani do opuszczenia Częstochowy i zmiany nieco miejsca ja swojego zamieszkania? Pracuję i będę pracowała. A pracę tutaj, zawsze można także zmienić. Nie, no na pewno swojej pracy nie zmienię. Na razie nie myślę, nie wiem, zobaczymy, co przyniesie życie i los, prawda? Natomiast no, bardzo lubię Włochy, staram się każdego roku poznawać inny region tego kraju. Są zakątki, które zwiedzam, ja to mówię smakując, bo to moje zwiedzanie jest takie charakterystyczne. To nie jest zwiedzanie z wycieczkami, tylko to jest... Na własną rękę trochę, tak? Tak, to są wycieczki na własną rękę. Poznawanie miasteczek, o których dużo wcześniej czytam. No i smakowanie, oczywiście kuchnia. Jestem wielką pasjonatką włoskiej kuchni. No i od właśnie Włochów nauczyłam się przygotowywania pasty. Taki zupełnie inny sposób niż jak część moich znajomych robi, czyli takiej naprawdę tradycyjnej pasty. Taką, czyli czerpie jaką... pani coś z tej tradycji też tak, i przenosi tak, na ten tak. grunt Moim nasz marzeniem Polski. Właśnie takim dużym jest i mam nadzieję zrealizować, to jest kurs języka włoskiego. Połączony z kursem gotowania i jako region wybrałam sobie Toskanię, więc to jest taka moja destynacja może w następnym roku. Co pani dają te podróże? Ja zapamiętuję takie momenty, które są charakterystyczne dla danego regionu, ale takie momenty, które gdzieś strasznie bijają się w pamięć. To może być muzyka, to może być ten moment, gdzie siedzę sobie z kawą w jakimś bardzo uroczym miejscu. To może być poznany w autobusie, czy gdzieś podczas tej podróży poznana osoba, z którą rozmawiam. I co później przechowuje pani takie właśnie sytuacje tak. w pamięci i na przykład, nie wiem, tak. zimą sobie pani tak. wspomina, co tam no, się działo. Zdjęcia to jest... Czasami córka się śmieje ze mnie, bo mówi, że mamo, zaraz usłyszę od ciebie, jeju, jaka klimatyczna uliczka. No mnie zachwycają właśnie takie włoskie, malutkie uliczki, wąskie, kolorowe, z dużą ilością kwiatów. No. Może powinna pani zostać przewodniczką, tak, wycieczek? Ja
Przyznam się, że gdyby nie służba policji, to byłaby, nie wiem, czy nie byłaby to właśnie gałąź taką, którą chciałabym się zająć, czyli organizowaniem podróży, wyjazdów. To może na emeryturze. Przecież wiemy, że policjanci dosyć szybko przechodzą na emeryturę, więc może warto właśnie. Ja 25 lat pracuję i jeszcze troszeczkę popracuję. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie pani nie rezygnuje. Na razie nie, na razie uczę się języka język mi jest też potrzebny, uczę się dla siebie, po to, żeby się skomunikować z ludźmi. Ja strasznie lubię dużo rozmawiać i tych ludzi, których poznaję właśnie podczas podróży, strasznie fajne jest rozmawiać na przykład ze starszymi osobami, siąść sobie gdzieś tam w takim barze klimatycznym we Włoszech, pijąc cappuccino czy espresso i porozmawiać z taką osobą stamtąd, która no, pyta się skąd jestem, pyta czyli się takie o pewne na pewno rzeczy, niestandardowe takie... zwiedzanie. Nie, nie, tak nie zwiedza. Takie coś na pewno odpada. Dziękuję bardzo za to spotkanie i za rozmowę. Przemiło było z Panią rozmawiać i gościć Panią w naszym programie. To był program oczywiście Jak kobieta z kobietą, a naszym gościem była podinspektor Joanna Lazar. Dziękuję bardzo.